Organizujemy wystawę szopek z całego świata i pomysł powstał również, żeby dzieci, które do nas tutaj licznie przychodzą, żeby zaangażowały się w tworzenie swojej własnej szopki. A Lego, ponieważ Lego jest cudowne i wszystkie dzieci kochają Lego, więc przyniosły dzisiaj w darze z okazji Święta Trzech Króli swoje klocki i ze swoich klocków budują tutaj okolice właśnie narodzin Jezusa. Co budujemy, dziewczyny? Powiedzcie mi. Budujemy drzewa do stajenki betlejemskiej i do otoczenia tego pięknego miejsca, prawda? Jak nam idzie? Idzie nam dobrze czy nie? Dobrze nam idzie. To jest w ogóle, ksiądz Mirek ma takie pomysły, które zawsze zaskakują. Jak on zapowiedział, że będziemy budować miejsce, gdzie urodził się Pan Jezus, z klocków Lego, no byliśmy na tak. To się nie da nie zgodzić, to jest po prostu fantastyczny pomysł. Próbujemy taką stajnię, oborę dla zwierzątek, które były przy szopce, gdzie była święta rodzina. No jest to jakby pierwszy raz taka inicjatywa, no i jest to takie spontaniczne wymyślanie, co nam powstanie tak naprawdę, no bo nie ma jakiegoś gotowego wzorca, tylko co tam przyjdzie do głowy. Ja teraz buduję coś takiego, no po prostu zieleń albo drzewa, albo jakieś kwiatki. No i to tutaj już zbudowałam, a teraz buduję kolejną taką podobną rzecz. No co fajnie, no tutaj przyjechaliśmy właśnie z synkiem, no on ciągnął, usłyszeliśmy na mszy, że jest taka inicjatywa, więc dlatego tutaj przyjechaliśmy. Bardzo fajnie, no tutaj organizowany jest czas i dla dzieci, i dla dorosłych, także jest co robić. Przed południem wyruszamy z grupą kolędniczą do bloku socjalnego, to jest nasza coroczna już tradycja, z trzema królami. Z Betlejem inną drogą wrócili do siebie, idziemy do bloku socjalnego, tam mieszka około 90 rodzin i tam będziemy śpiewać kolędy, odwiedzać poszczególne mieszkania i kolędować razem z mieszkańcami tego bloku. Uczestniczą chętni, czy taka grupa kolędnicza tutaj skupiona wokół Betlejem, kapela fedaków, mieszkańcy Betlejem, no i też chętni, którzy chcą się dołączyć do tego kolędowania.